Cześć, nazywam się Marta Gierlińska, jestem coachem, trenerką, autorką i pomagam kobietom w podróży do wewnętrznej transformacji. Dzisiaj zaprosiłam szczególnego gościa, doktor nauk medycznych Małgorzata Rakowska, fizjoterapeutka, holistyczna terapeutka manualna. Będziemy dzisiaj z Małgosią rozmawiać, jaki ma wpływ stres na ciało i w drugą stronę, jakie ciało ma wpływ na nasz stres i jak sobie z tym radzić na co dzień. Witaj Małgosiu. Witaj. Chciałabym zadać Tobie kilka pytań odnośnie tego połączenia ciała z naszym umysłem, ponieważ na co dzień pracuję z kobietami i one bardzo często, oprócz tego, że przychodzą do mnie właśnie z tematami związanymi ze stresem, skarżą się na przykład na bóle karku, na bóle w różnych częściach ciała, które, no nie oszukujmy się, są bólami psychosomatycznymi. Co możesz na ten temat powiedzieć? Tak, oczywiście ja też mam w swoim gabinecie bardzo dużo osób, które przychodzą z dolegliwościami karku, bólów głowy i zanim wytłumaczę im, że te dolegliwości są związane z emocjami, czasami mija bardzo długi proces, ponieważ o tym w ogóle się nie słyszy, tak? W zasadzie od edukacji w szkole podstawowej nikt nas nie uczy, jak kompensować stres. Wiele osób w ogóle nie wie, że może oddech wykorzystać do tego, żeby zmniejszyć napięcie. A pamiętajmy, że mięśnie i oddech to są dwa główne narzędzia, które emocje mają do dyspozycji, aby się zademonstrować w ciele. Także naprawdę sądzę, że jeśli byśmy znali proste techniki pracy z mięśniami, to potrafilibyśmy sobie poradzić z tymi emocjami, które się w nas kumulują. A takimi miejscami w ciele to jest właśnie żuchwa, kiedy zaciskamy zęby, to jest całe pole karku mięśnia piersiowego, gdzie najczęściej podnosimy ramiona, kulimy głowę w ramionach. To jest również ten rejon naszego ciała, w którym bardzo odbieramy układ autonomiczny, czyli ten niezależny od naszej woli. Kiedy czujemy przyspieszone bicie serca, kiedy dusi nas w gardle, na przykład lęk, czy strach, czy gniew. I najczęściej ludzie myślą, że stres czują w głowie i bardzo trudno jest im powiedzieć, że gdzieś indziej w ciele mają emocje. Bardzo się cieszę, że Ty też uświadamiasz i kobietom, i mężczyznom, że to jest fizjologiczne, to jest naturalne, to nie jest żadna choroba, że tak mamy. Natomiast naszym zadaniem, myślę, jest pokazać, jakimi narzędziami prostymi możemy sobie po prostu likwidować to zbytnie napięcie, które nam potem przeszkadza w życiu codziennym i demonstruje się bólem, czasami bardzo silnym bólem głowy, karku, pleców, prawda? Dlaczego według Ciebie ta dbałość, codzienna dbałość o ciało ma tak duży wpływ na codzienny stres? Myślę, że to jest tak, że stworzyliśmy sobie takie czasy, że nasze zawody wymagają od naszego ciała ciągłego napięcia statycznego. Czyli jak siedzę, trzymam plecy napięte. Kiedy stoję, też trzymam plecy napięte. W świecie przyrody nasi bracia mniejsi zwierzęta w czasie stresu na moment zastygają, natomiast potem mogą albo uciekać, albo przejść do walki. Natomiast my musimy zawsze być kulturalni, dopasowywać się do tak zwanych kanonów zachowań i nasze ciało nie ma szansy przejść w dynamikę. I to jest właśnie ten kluczowy kłopot, że mięśnie służą do tego, żeby zastygnąć, napiąć się izometrycznie i rzadko kiedy dajemy sobie szansę, żeby naprawdę przeżyć daną emocję. Czy na przykład wybuchnąć złością, czy się popłakać, czy poczuć bezradność. Natomiast często jest tak, że te silne emocje maskujemy, przybieramy napięcie, które pozwala nam o tym zapomnieć i przechodzimy do kolejnych działań w ciągu dnia. Natomiast nie nauczono nas, jak odreagowywać, jak zmniejszać napięcie. Najczęściej ludzie sięgają po kieliszek winka, po jakieś takie zewnętrzne rozluźniacze, które tak naprawdę zupełnie nie mają wpływu na mięśnie, a jeszcze dodatkowo je zakwaszają. Więc myślę, że naprawdę trzeba ludziom uświadamiać, że te codzienne ćwiczenia, wykorzystywanie tak zwanych mikropauz w ciągu dnia, czyli jeśli siedzę 8 godzin w pracy, to wiem, że co godzinę wstaję, rozciągam się, robię jakieś proste ćwiczenie, bo one naprawdę są proste, nie wymagają żadnych urządzeń, żeby dać mięśniom możliwość rozciągnięcia, czyli oddalenia przyczepów jedno od drugiego. Małgosiu, co konkretnie można robić? Czy możesz podać na przykład 5 takich sprawdzonych sposobów, z którymi człowiek
prostu będzie kontynuował dużo lepsze życie, będzie szybciej sobie radził ze stresem albo po prostu uniknie tych najczęstszych dolegliwości. Oczywiście, możemy podzielić te sposoby radzenia sobie samemu ze sobą na sposoby mentalne, czyli to, w jaki sposób przez myśli mogę panować nad emocjami, oraz te fizyczne, które mogę zrobić przez ciało. Najczęściej ludzie zaczynają od tych fizycznych, bo one są prostsze i do tej dyspozycji mamy rozciąganie mięśni, mobilizacje uciskowe, które można robić za pomocą piłeczki albo z drugą osobą, no i oczywiście spektakularne techniki z oddechem, które są fantastyczne i działają świetnie. A jakby drugim etapem rozwoju osobistego to już jest umiejętność pracy z myślami, tak? Wizualizacje, pozytywne myślenie, czy pewien rodzaj medytacji, jakby rozwoju duchowego własnego. Natomiast jeśli chodzi o ciało, to bardzo prostymi sposobami są ćwiczenia karku, które możemy robić na krześle, nawet stojąc, tak? To jest rozluźnianie mięśni twarzy, to jest częste zamykanie oczu, ponieważ oczy to jest takie miejsce w ciele, których mięśnie w zasadzie pracują non-stop. Nawet przez sen oczy się ruszają. I taką bardzo prostą, fajną techniką jest być może wykorzystać w ciągu dnia możliwość, żeby na chwilkę się położyć i na oczy przyłożyć sobie jakiś cięższy woreczek z piaseczkiem. Są takie specjalne szyte woreczki, które nam wyłączą ruchy gałek ocznych. Kolejnym sposobem to jest skupienie się na twarzy, na mięśniach twarzy, żeby rozluźniać mięśnie żuchwy, panować nad tym, żeby nie dotykać językiem do podniebienia. Czyli jeśli rozluźnię twarz i kark, jest szansa, że ciało po prostu rozluźni się całe. Również jeśli chodzi o mięśnie grzbietu, możemy w łatwy sposób codziennie rano przeciągając się, położyć się w tak zwanej pozycji skrętnej, którą też demonstruję w swojej książce i na płycie z ćwiczeniami, gdzie leżąc na boku górną rękę odchylam za siebie, górną nogę przed siebie i wtedy całe ciało się rozciąga. Tak, rozciągamy mięsień piersiowy, część grzbietu. Także te techniki są naprawdę łatwe i można je robić codziennie, parę razy. Czy mogłabyś pokazać jedną prostą rzecz, którą można zrobić w momencie, kiedy kogoś boli szyja, bo to jest często dolegliwość, która się pojawia w momencie, gdy przychodzą do mnie kobiety. Jasne. I mówią o tym stresie, który im doskwiera, bo wtedy to napięcie, ten moment, w którym pojawia się emocja, pojawia się w szyi, ale potem w którymś momencie, jeśli się to nawarstwia, to pojawiają się te bóle szyi. Co można zrobić? Jedną prostą rzecz. Tak, przede wszystkim, ja za chwilkę ją zademonstruję, natomiast tak pozycją wyjściową to jest oprzeć się wygodnie, rozluźnić brzuch przede wszystkim, wziąć 2-3 głębsze wdechy i wydechy i jedną rękę, chwycimy się jedną ręką pod krzesło, a drugą rękę założymy na głowę i oddzielimy przyczep od potylicy do ramienia. To ja zademonstruję, dobrze? Jedną rękę układam pod krzesło, drugą na głowę, rozluźniam. Pochylam szyję i teraz czuję przyjemne rozciąganie po lewej stronie. Mogę delikatnie włączyć napięcie głowy w lewo, rozluźniam i znowu troszkę w dół i troszkę nos pod pachę. I ten ruch powtarzam około 2-3 razy i to jest technika, która się nazywa poizometryczna relaksacja. Wykonuję ją bardzo delikatnie, nie na siłę, z przerwami i ze zwróceniem uwagi na oddech i potem oczywiście na drugą stronę. I to może robić naprawdę każdy. Ciało powie, jak będzie za mocno, to poczujecie Państwo takie za silne uczucie rozciągania, wtedy wiadomo, że trzeba zrobić to delikatniej. To takie jedno z najprostszych technik. Super, bardzo Ci dziękuję. To jak można się z Tobą skontaktować, jeżeli ktoś cierpi właśnie na regularne bóle szyi, pleców bądź inne dolegliwości związane z psychosomatyką? Jak można się do Ciebie zgłosić? Pracuję w Zakopanem i w Poznaniu. Prowadzę gabinet, gdzie pacjenci przychodzą ambulatoryjnie oraz turnusy lecznicze fizjoterapeutyczne 7-dniowe. Zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. A ja zapraszam serdecznie na kolejne filmy. Jeśli interesuje Cię to wideo, to możesz się zapisać, subskrybować ten kanał i obejrzeć również inne wywiady, inne spotkania z gośćmi. Do zobaczenia. Dziękuję.